Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Walentynki spędzamy w 8-osobowym gronie, ale dzisiaj śniadanko jem sama, Rafał pod prysznicem, ale na szybko szykujemy się do wyjścia, bo mamy super plany, ale już początek dnia w takich okolicznościach. Już za chwilę zaczniemy ekstremalnie świętować walentynki, bo mamy tutaj voucher katalogu marzeń. Drodzy Państwo, niektórzy wyobrażają sobie randkę jako spotkanie, jedzenie wspólne makaronu, picie wina, a my będziemy śmigać, będzie to niezwykła przygoda. To jest wyżytko i są dwa auta. I są dwa auta, ale będziemy dzisiaj śmigać, słuchajcie, ekstremalnie na skuterach śnieżnych. Wiecie, że jesteśmy fanami motocykli, quadów i tak dalej, także dzisiaj będziemy testować pierwszy raz w życiu jazdę skuterem śnieżnym. Będziemy się zmieniać, będziemy śmigać i skakać pod górki i będzie hardkorowo. Dotarliśmy do Zwardonia i dalej nie wjedziemy, bo nie mamy łańcuchów, także kawałeczek prosto do dworku Szwajcaria. No. Skutery czekają i lecimy zrealizować atrakcję. Ładny dworek i ciekawy, jaki kolor dostaniemy, to też jest. Tak, to też jest bardzo ważne. Ważne. Walentynki to chyba czerwone. Ale mamy teraz przyspieszyć, bo jest górka. Dobra uwaga, zamiana kierowcy. Teraz Adziocha, kierowca bombowca. Ja jestem jak tylko pasażer. Thank you.
Drodzy Państwo, jesteśmy jeszcze w trakcie podróży tutaj naszymi skuterami śnieżnymi. Mamy piękne widoki przed nami, góry, lasy, łąki i pola. Ale pan, się w głowie tak, pan nas jeszcze nie zabił, także chyba w miarę jeszcze rozsądnie jeździmy. Tak, teraz moja jest kolej, mega mi się fajnie. Bardzo podoba, nie wiem jak pasażer robi. Mi się bardzo też podoba. Balansujemy. Nie wiem jak się panu podoba. O, jest kciuk w górę jak coś. I drodzy Państwo, pan nam jeszcze obróci tutaj skuterem, będziemy jechać w drugą stronę. No ale mamy naprawdę piękne widoczki i super się jeździ. O, tak właśnie śmigamy. Jeszcze powiem, że dla równowagi nie tylko zmęczą, ale też nakarmię pysznie w dworku. Żurek i kwaśnica. Jaki to był czas! Mega fajnie. Ja muszę powiedzieć, że troszeczkę podobne właśnie do jazdy quadem, ale mam wrażenie, że jeszcze bardziej się to ślizgało, no bo to jednak na lodzie, na śniegu i trzeba było tak się nie zdejmować nóg spod nóżków, ale tak składać. Się wygibać na boki. Tak, tak, tak. I odwrotnie niż w motocyklu, nie, tak. Nie razem z motocyklem, tylko w przeciwną odwrotnie. Stronę. Tak, tak, bo naprawdę tak odjeżdżało trochę, no było mega ślisko, też mieliśmy oblodzoną trasę, ale o wiele więcej wspólnych cech z quadami niż z motocyklami. I można tutaj, gdy śnieg stopnieje, o Jezu, boję się iść, bo jest mega ślisko, można tutaj przyjechać również na quady, na krosy, także w ogóle cały rok można podziwiać te piękne widoki w różnym wydaniu, bo śnieżnie było niesamowicie. Mega fajny pan prowadzący właśnie tą naszą jazdę, także polecamy to. Teraz jeszcze z godzinkę sobie zostaliśmy w dworku, zjedliśmy przepyszną kwaśnicę, ja marzyłam już o kwaśnicę od dawna, wczoraj zjadłam placki, także kwaśnica musiała dzisiaj być, a Rafał żurkowy chłopak. Już zjadłem i jeszcze wypiliśmy sobie przepyszne cappuccino i gadaliśmy właśnie z tym panem tutaj prowadzącym. Tak, bardzo, bardzo miło, sympatyczna atmosfera. Tak, gadaliśmy sobie, mega. Rodzinna atmosfera była. Tak, i to był Extreme Beskid. Realizowaliśmy przez katalog marzeń, to możecie znaleźć voucher. Także zimowe atrakcje również się znajdą Extreme fajne. Extreme Beskid, warto się wybrać do nich. Mega, mega randka. I na skutery, i na quady, i na crossy. Ekspresowo na parkingu w samochodzie i teraz śmigamy do Wisły. Marzy nam się jakiś spacer. Dzisiaj... Stragany nam się marzą. Stragany również, obowiązkowo. Już dzisiaj chyba nie będziemy jeździć na nartach. Myślimy, że jutro rano jeszcze pośmigamy. A dzisiaj, mimo to, że tak się wydaje, że to się czymś jeździ, jakimś pojazdem, to jazda skuterem śnieżnym, to podobnie jak na kładzie, jest również, myślę, aktywność fizyczna, bo uda to mnie palą jeszcze bardziej niż po nartach. Popatrz. No, naprawdę. Wisła. O, Wisła. Wisła. Jesteśmy w Wiśle. Niesamowite. To prawdopodobnie może być Wisła. Być Wisła.
Wylądowaliśmy na deptaku, zapraszamy na spacer po Wiśle. Właśnie dlatego tu przyjeżdżamy. Świat magnesów i inne pierdoły. Zobaczcie, jaką mam czapkę. Ej, w ogóle zobaczcie nasze stylowe walentynkowe. Mamy takie czapeczki świąteczne i okulary. Okulary serca. Muszelki są. Czaderskie czapki. Ja dzisiaj też jeszcze wieczorem chyba mojego wilka założę. Ale pamiętasz, ty do kiedzika przymierzałeś. Tak. Wisła. Musimy to wytuptać. Nasze stopy w Wiśle. Bardzo mi się podobają takie spódniczki. Piękne. Teraz zobaczyliśmy, że przy napisie Wisła jest również syrenka, także wszędzie znajdziemy swoje klimaty. Wszędzie są akcenty. Sami swoi. Byliśmy w Ondroszkowej izbie, jest przecudowny klimat. Mhm. Towarzystwo również. Oszczypki. Mamy tutaj oszczypki i herbatkę. Ja chciałam coś powiedzieć, apeluję o to. Jak ktoś mówi oszczypki, to mówi poprawnie. Bo ja zawsze myślałam, że tylko oszczypki. Tutaj, a tu jest menu nawet oszczypki. Są oszczypki, nie oszczypki. To taka chyba lokalna wersja. Tak, także mamy szybką przystawkę i herbatkę, bo mamy jakieś 15 minut i musimy pędzić do samochodu, bo mamy opłacone parking. Powoli żegnamy Wisłę, bo kończy nam się parking i mamy jeszcze inne plany na wieczór, także śmigamy teraz do naszej ekipy. Wieczniejsze drinki na wieczór. Numer 1, numer 2. Aha. Z Wisły wpadliśmy na chwilę do domku i zebraliśmy się całą rodzinką do knajpki Ochodzita przy górze o tej samej nazwie. Jedzonko przepyszne i bardzo, bardzo duże porcje. Jedyne, co nas zaskoczyło, to to, że prażochy koniakowskie nie są z ziemniaków. I to jest po prostu mąka z... No, to jest taka przesmażana. Jak kasza smakowała. Tak, jak taka kasza ze skwarkami, coś w tym stylu. Wzięliśmy sobie to i bigos, i to napój, ale... i tak w połączeniu spoko, ale właśnie te... Nie polecam w 100%, bo taki monotonny bardzo... Prażochy suche, ale z czymś wymieszane spoko, bardzo fajne. Ale jedzenie ogólnie w tej knajpie bardzo... Tak, w sumie reszta rodzinki też różności wzięła i bardzo smakowało i dużo wzięliśmy na wynos również. Tak więc po takim wieczorze konkretnym dopiero teraz dochodzimy do siebie. Dzisiaj już bez spacerku, bo przyjechaliśmy autkiem. I teraz zabieram się właśnie za zrzucanie wszystkich plików z dzisiaj, bo się działo bardzo dużo.